tym przykładzie stworzymy tęczę. Tworzymy nową warstwę i wybieramy filtr renderowanie figur. W oknie tego narzędzia ustawiam kolor i tworzę łuk. Tym sposobem tworzę wszystkie łuki, zmieniając jedynie kolory, by uzyskać barwę tęczy. Tym sposobem tworzę wszystkie odcienie tęczy. Po tych czynnościach łączę ze sobą wszystkie warstwy z łukami. Następnie stosuję filtr zniekształcenie, wiatr z opcją w lewo. Ponownie stosuję ten filtr z opcją w prawo. Zmniejszam nieco krycie warstwy z tęczą i rozmywam za pomocą rozmycia Gaussa.